Ostatnia przed wakacyjną przerwą, a 13. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w miniony czwartek 9 lipca, przebiegła sprawnie i bez większych dyskusji nad tematami zawartymi w porządku obrad. Jedynym punktem, który wzbudził nieco emocji, był projekt uchwały dotyczący sprzedaży należącej do miasta działki znajdującej się przy ulicy Świętego Antoniego 65/67. Na jej terenie mieści się kilka punktów handlowo-usługowych, którym po sprzedaży grozi likwidacja. Zwrócił na to uwagę m.in. radny Cezary Krawczyk. Ostatecznie tematowi postanowiono przyjrzeć się jeszcze bliżej w komisjach problemowych. Przegłosowano za to sprzedaż nieruchomości przy ulicy Orzeszkowej. Radni dokonali też drobnych zmian w uchwałach oświatowych, a także podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Tomaszowa na 2015 rok. Wcześniejszą zakwestionował wojewoda łódzki. Konieczność wprowadzenia tych zmian była tym, iż do końca marca Urząd Miasta miał podpisaną umowę na dzierżawę, na obsługę schroniska. W związku z tym, że uchwałę musieliśmy podjąć w pierwszym kwartale tego roku, więc nie mogliśmy wskazać w tej uchwale nowego dzierżawcy tego schroniska. W związku z tym, że w dniu 1 kwietnia nowy podmiot przejął dzierżawę, opiekę nad schroniskiem, służby wojewody słusznie uznały, żeby w obecnej uchwale poprawionej wskazać tego nowego dzierżawcę i takowa uchwała została przygotowana dzisiaj i przegłosowana przez radnych. W związku z zaplanowanymi na jesień wyborami do parlamentu, a także ogłoszonym przez prezydenta Komorowskiego referendum, Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie podziału miasta na obwody do głosowania. W obradach Rady Miejskiej nie uczestniczył tym razem prezydent Tomaszowa Marcin Witko. Jego nieobecność, jak twierdzi, spowodowana była udziałem w spotkaniu poświęconym przygotowaniom do tegorocznych dożynek prezydenckich w Spale. Jestem tuż po spotkaniu, które odbyło się z mojej inicjatywy w Spale, a dotyczyło organizacji dożynek prezydenckich w roku 2015, czyli w tym roku. I szanowni państwo, chciałbym państwa serdecznie zaprosić, ale poinformować państwa, że dożynki mimo plotek, że się nie odbędą, odbędą się w terminie 12-13 września bieżącego roku. Jesteście państwo pierwszymi, którzy tą informację uzyskują. Ja w imieniu prezydenta, jeszcze dziś prezydenta elekta Andrzeja Dudy, serdecznie zapraszam wszystkich. To ma być święto wszystkich, ludzi wsi, ale ludzi również miast. Serdecznie państwa zapraszam i chcę jeszcze zdradzić chociaż część tajemnicy, że nie ukrywam, że podczas tych dożynek również znaczącą rolę odegra Tomaszów Mazowiecki, nasze miasto.